Witamy serdecznie w magazynie futbolowej Ligi 6. Dzisiaj porozmawiamy na tematy związane z Ligą A. Zobaczmy na wyniki, jakie padły w 5. tygodniu rozgrywek. Tutaj na pierwszy rzut oka ciekawe remisy, Copacabana z Wiktorią oraz TB Edukacji z Klepą. No i Dzida Przód wygrała, chociaż tak łatwo nie było, o czym za chwilę powiemy, ale zaczynamy od meczu Delta Dębica Krakowia, no i zwycięstwo 5-bramkowe drużyny z Dębicy. Mecz miał dziwny przebieg, bo wydawało się na początku, że Dębica łatwo będzie zmierzała do zwycięstwa. No i w końcówce meczu tak było, natomiast w międzyczasie Krakowia odrobiła straty, od 0-3 doszła do stanu 3-3. No i w drugiej połowie też odpowiedziała na bramkę czwartą Dębicy i było po 4. Trochę w tych golach, mam wrażenie, nie pomógł bramkarz Dębicy Pocias, natomiast na jego szczęście koledzy z ataku te wszystkie straty bramek zdołali nadrobić. No i zostało 4-4, Dębica odjechała Krakowi, Krakowia znowu straciła dużą liczbę goli, w tym momencie na 10 się zatrzymała. No i cóż, Krakowia kolejny mecz przegrany, znów teraz porażka z rywalem też z dolnych rejonów tabeli, także na pewno boli podwójnie, a Dębica drugie zwycięstwo, pewne. No i na razie może troszkę odetchnąć ze strefy spadkowej. Od strefy spadkowej trochę się Dębica oddaliło. Mecz z Ożyrafa, Sea Sharks. Ja zastanawiałem się nad formą Sea Sharks. Przyszli na to spotkanie w składzie w około 7-8 osób. No i zaskakująco dobrze sobie poradzili, bo wygrali z Żyrafą. No i to jest chyba taki mały gwóźdź do trumny już dla Żyrafy. No tak, jeśli spojrzymy na tabelę, w komentarzach się pojawiła taka informacja, że gdyby nie Marcin Stefanik, to Żyrafa broniłaby się przez spadkę. Natomiast na ten moment wygląda tak, że w tabeli, że Marcin Stefanik jest, a Żyrafa właśnie w tym momencie broni się przed spadkiem. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że mierzyła się do tej pory z zespołami z górnej części tabeli, no ale punktów jest mało. Znamy aspiracje tuż nad strefą spadkową, znamy aspiracje, więc no to już jest definitywny koniec jakichkolwiek marzeń o medalu. Natomiast jeśli chodzi o sam przebieg meczu, no to naprawdę mogło to spotkanie się podobać. Dużo akcji, dużo interwencji bramkarzy, to Stefanika, ale też Masiuka, który z konieczności powrócił do bramki, bo pamiętamy, że on często też bronił w pierwszych sezonach Sea Sharks. Natomiast ten sam mecz troszkę taki, mam wrażenie, podobny do tego z zeszłego sezonu, też szybkie kontry Sea Sharks, chociażby bramka Szlachty czy Miklera, trochę też lewą stroną, tak podobny gol do Leśniaka, co prawda tam wtedy Leśniak strzelił w okienko, tutaj trochę inaczej, ale też taki rajd podobny, też bramka Szlachty po kontrze, także pewne analogie można było odnieść, natomiast porażka Żyrafy, która przekreśla szansę tej drużyny w walce o medal, ale zobaczymy, co z rekinami, bo być może jeszcze powalczą o coś więcej. Pierwszy z remisów, Copacabana, Wiktoria Kraków, 4-4. Dziwny mecz. Raz Wiktoria prowadziła, raz Copacabana. No, tutaj Wiktoria prowadziła dwukrotnie, najpierw 2-0, potem 3-2. Copacabana potem w końcówce wyszło na prowadzenie 4-3. Natomiast no, mecz rzeczywiście, tak jak mówisz, dziwny. Ciężko powiedzieć, czy remis zasłużony. Wydaje się, że tak, bo i Copacabana miała swoje okazje. Przez większość jednak meczu prowadziła Wiktoria. Także myślę, że ten remis sprawiedliwy, wywalczony narzutem na taśmę, bo w ostatniej akcji praktycznie meczu ten remis uratowany. Także 4-4, Copacabana i Wiktoria podzieliły się punktami. No i myślę, że to remis, który pokazuje, że te drużyny prezentują rzeczywiście wyrównany poziom i do tej pory mają po jednym zwycięstwie, jeden remis, no i na razie nad strefą spadkową. Szczerze mówiąc, ja tak typuję, że te drużyny się utrzymają. No, akurat ten remis zbytnio nie przybliża do utrzymania żadnej ze stron jakoś specjalnie, ale też no nie, przynajmniej ten rywal bezpośredni nie odskoczył w tabeli. Przed spotkaniem Dzida Przód w Formów Medu można było się pokusić o taką tezę, że Dzida sobie łatwo poradzi z przeciwnikiem, Formów dołuje, broni się przed spadkiem, no ale tak naprawdę z przebiegu meczu można powiedzieć, że nastraszyli trochę chłopców z Dzidy, gracze Formów Pionet. No zdecydowanie tak i najwyraźniej
Wygląda na to, że Formów specjalnie mobilizuje się na te zespoły z czuba tabeli, bo z Vitorią tylko grali przez 15 minut, potem grać przestali. Natomiast tutaj podobnie zresztą tak jak było w meczu z Edukacją czy z DTW, faworytowi bardzo wysoko poprzeczkę zawiesili. Pierwsza połowa to tylko jedna bramka Sobockiego i to przypadkowa tutaj wybicie niefortunne bramkarza Piometu. Natomiast no, w drugiej połowie Piomet zaczął strzelać bramki, Dzida też bardziej skutecznie zagrała, no i efekt był taki, że to raz Piomet prowadził, potem Dzida te straty odrabiała, no i tak na przemian aż do końca prowadził Piomet 4-3, ale ostatnie 3 minuty no to były dwie bramki dla Dzidy. Świetny mecz znowu Sobockiego, 4 z 5 goli jego autorstwa, no i Dzida dalej z kompletem punktów. Mecz Rafis, Fenix, ja po tym meczu rozmawiałem z kapitanem Rafisu i pytam się właśnie kapitana Bojan, w końcu ktoś wam zrobi krzywdę, bo to już kolejny raz, kiedy przegrywają, ale i tak wychodzi na to, że Rafis zdobywa 3 punkty po meczu. No tutaj był dziwny mecz, bo teoretycznie Fenix, który na mecz nieco spóźniony, część zawodników przybyła spóźnionych, no to powinni oni mieć problem na początku, a tymczasem Rafis miał problem i w ciągu 2 minut stracił 3 bramki. Co ciekawe, wszystkie 3 asysty zaliczył Duda. No i w ciągu 2 minut, no to wyczyn godny pochwały. No i Rafis przegrywał 0-3. Natomiast jeszcze w pierwszej połowie odrobił część strat. Tutaj można się doszukiwać, no będziemy o tym mówić, w kontrowersjach faulu przy bramce Rojka. Natomiast efekt był taki, że do przerwy tylko jedna bramka przewagi już Feniksu, a po przerwie Rafis dominował, nie dał sobie strzelić ani jednej bramki, wygrał 6-3, ale tak jak mówisz, no jest to igranie z ogniem, ale no, Rafis wiemy, że często rozkręcał się z każdym meczem, więc no, porę mi się sklepą, takie zwycięstwo też niełatwe. Myślę, że to pomimo temu wpłynie na tego dobrze też, na rzecz. Że mają szeroką kadrę, to tych najlepszych też gdzieś tam grają z jakąś blokadą, właśnie mówił Bojan. Gdzieś kogoś tam Achilles ciągnie, no ale i wygrywają. Teraz znowu chyba najliczniejszy skład ze wszystkich meczów w Rafisie. Mecz DTW Galacticos, Piraci z Karaibów, 4-2 wygrywają Galacticos i oni nie przegrali jeszcze meczu w tym sezonie. Oni nie przegrali, a Piraci znowuż nie wygrali. Natomiast mecz zaskakująco wyrównany, bo można było się spodziewać wyższego zwycięstwa DTW. Natomiast Piraci postawili dosyć wysoko wymagania. No i cóż, no, co prawda nie wykorzystany jeszcze był rzut karny DTW, natomiast myślę, że Piraci mimo porażki z tego spotkania mogą wyciągnąć jakiś pozytyw i na kolejne mecze z zespołami z dołu tabeli, jeśli tak się będą prezentować, no to powinno być nieźle, chociaż tak jak mówiliśmy, no to też po spotkaniu z Żyrafą, potem przyszła porażka z Dębicą, więc to też muszą ustabilizować formę na co najmniej takim poziomie, jaki był w spotkaniu z DTW. Natomiast no, DTW kolejne zwycięstwo, co prawda niewysokie, ale ta drużyna systematycznie gromadzi punkty. No i jeśli szukać by jakichś słabych stron, no to ciężko na razie się doszukać. Natomiast zaprezentowali bardzo fajną Cieszynkę, ale Śledzik. Dokładnie, Damian Skwarczyński po 3 meczu na 3-2. Także że potrafią się cieszyć z bramek. Dokładnie tak. No i wisienka na torcie tego tygodnia, czyli mecz TB Edukacja Klepa Team, TB Edukacja bez swojego kapitana Radosława Targosza. No zakończony remisem 4-4. Zakończony remisem, no i tutaj trzeba powiedzieć, że niestety jakby pomeczowe komentarze i też w trakcie są krzywdzące. Zdominowała postawa sędziego. Szczegółowo będziemy analizować ten mecz w kontrowersjach. Natomiast no, ja mam wrażenie, że oczywiście kilka błędów było i to nie da się tutaj tego uniknąć. Natomiast no, mam wrażenie, że w pewnym momencie zamiast na grze zawodnicy skupiali się na kontestowaniu decyzji sędziego i to trochę popsuło widowisko. Myślę, że dobre podsumowanie tych wszystkich sytuacji, no to jest komentarz Krzysztofa Jamki po meczu, który stwierdził, żeby przestać płakać. No i myślę, że to jest okej, to jest podejście prawidłowe, no bo błędy się zdarzają, wiemy, chociażby tak ostatnio głośna sytuacja w meczach Ekstraklasy. Natomiast grajmy w piłkę po prostu i obie drużyny grać w piłkę potrafią, natomiast tutaj zbyt często
Czy to gdzieś nie... szukały fauli i moim zdaniem niepotrzebnie czasami się wywracali zawodnicy, gdzieś tam kontestowali te decyzje. Natomiast jeśli chodzi o sam mecz, no to Klepa miała teoretycznie wszystko w swoich rękach, no właśnie, prowadziła 2-0. Czy to nie jest problem, że ona nie potrafi, tak mi się mam wrażenie, dowieść wyniku, który już ma jakaś przewaga właśnie w bramkowa, parabramkowa. Tu akurat się zdarzyło tak, że Adrian Breda na przykład, nie pamiętam kiedy ten zawodnik jakiś błąd popełnił, a tutaj akurat to wybicie przy jednej z bramek dla Tebu niefortunne, potem jeszcze drugie wybicie też niefortunne, no i bramka na 2-2. No i 4 minuty tak naprawdę te 5 goli wychodzi, został 0-2 na 4-2 i chwała Klepie, że w ogóle po takim czymś się podniosło, bo wiele drużyn już by się poddało. Klepa mimo to powalczyła, no i w końcówce nawet była bliższa rozstrzygnięcia tego meczu na swoją korzyść, ale sama końcówka naprawdę ekstra dramatyczna, czerwona kartka, potem jeszcze ten próba lobu, taki nawoływanie Adriana, żeby do bramki wracał, no to fajnie się oglądało. No i sam mecz, gdyby nie te ciągłe pretensje do arbitra, myślę, że byłby w porządku. Tak, panika w głosie Mateusza Osiłko, który mówił Adrian tak, naprawdę. Tak, dokładnie. Natomiast no, tak, pewnie wiele osób nie będzie się z nami zgadzać i będzie mówić, że to sędzia popsuł zawody, natomiast nasze wrażenie jest takie, że jednak zawodnicy za często po prostu zajmowali się sędziowaniem, a nie graniem i to popsuło widowisko, a wiemy, że myślę, że sędzia na przykład w meczu Rafisu z Klepą też jakieś błędy popełniła, mimo to zupełnie inny był odbiór zawodów, no ale no, cóż, no, każdy zawodnik ma prawo do własnej opinii, nasza jest pewnie odmienna od opinii zawodników. Zobaczmy w takim razie, kto najbardziej skorzystał na tym remisie. No Rafis na pierwszym miejscu 13 punktów, dalej Dida w przód 12 punktów, DTW Galacticos 12 punktów, na strefie spadkowej Formów, Piomet, Feniks, Piraci z Karaibów oraz Krakowia. Przed nami szóstka tygodnia, w bramce Stefanik, dalej Mikler, Głąbicki, Skwarczyński, Sobocki, Sikorski, graczem tygodnia. No tak, tutaj chciałbym powiedzieć, że on znakomicie się zaprezentował w meczu z Krakowią. Był takim motorem napędowym akcji Dębicy. No i myślę, że na tą gwiazdkę zasłużył. Co prawda rywal może do najmocniejszych, tych z najwyższej półki nie należał, ale jednak no to on poprowadził Dębicę do drugiego zwycięstwa, bardzo zresztą istotnego dla tej drużyny. Dziękuję serdecznie, to wszystko w tym programie. Do zobaczenia w następnym odcinku.